Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio. Czas rozpocząć weekend junio. Właśnie zalogowałem się do gierki, jest godzina 9:40. Sprawdźmy, jak wygląda status wbijania krabowej forsy, aby odblokować SpongeBoba. Aby mój cały klan odblokował nowy skin SpongeBoba, brakuje tylko niecałe 4000 krabowej forsy. Więc czas kupić krabową forsę, ofertę i ukończyć zadanie. Napiszmy na klanie: jesteście gotowi, aby odblokować SpongeBoba? I oczka. No to lecimy. Na początku wskoczmy do sklepu i sprawdźmy, czy mamy aktywny kod Farel. Oczywiście kod Farel jest aktywny. Wy też, moi kochani, zanim cokolwiek kupicie, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. A teraz, moi drodzy państwo, sprawdźmy, czy jest jakaś oferta z fajną krabową forsą. Brakuje niecałe 4000, naprawdę nie jest dużo. Więc sprawdźmy, co możemy odblokować. Za darmo mamy forsę jakąś? Mamy 500 aż, kozak. No i ja tak czy siak bym dokupił z 15 koła? Myślę, że z 15 koła by było spoko. Potwierdzamy zakup. I uwaga, moi kochani, kamień milowy osiągnięty! Ukończono wydarzenie SpongeBoba! 400 tysięcy krabowej w forsy w słoiku, odblokowujemy nowego skina. Teraz wszyscy klanowicze piszą na klanie serduszko. Odbieramy skina i lecimy! Let's go! Nowe przebranie SpongeBob, wyposaż teraz do El Primo, oczywiście jeszcze emotka. I mamy to, sprawdźmy teraz klan i uwaga, kod Farel. 53 tysiące krabowej forsy zebrane. Później dajcie mi żelki, kozacki wynik, następnie kaktus, KK2, Kacper, Torus i Adrian. To jest top 7 zbieraczy kasy. O, kto ananasowy pod wodą ma dom? Teraz każdy z mojego klanu może grać SpongeBobem i śpiewać tą piosenkę. Miłego weekendu, widzowie. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, który to jest skin do SpongeBoba. Mój. 2, 4, 6, 8, 10. Nie, przepraszam, 9. Dobra, to możemy wyłączyć, wyłączyć, wyłączyć. I mamy to. Proszę bardzo, SpongeBob kanciastoporty z burgerkiem na poziomie trzecim. Paleta burgerów. 3 kraboburgery krążą wokół ciebie jak tarcze. Po zniszczeniu dają krótki czas zwiększoną odporność na obrażenia, prędkość ruchu oraz ładują super atak. Dobra, trzeci poziom jest już mocny. Oczywiście, że bierzemy starcie z tercetem, ciekawa mapka, lecimy. A później kupimy kilka fajnych ofert za krabową forsę. No to jazda, z kim jestem w drużynie? W drużynie jestem z Miko oraz Everyday Ashaflen. Z Mo, Miko, Mo i El Primo SpongeBob. Let's go! Dobra, widzowie, robimy ostre Boruto. Wjeżdżamy na pełny od razu w oponentów. Podrzucamy, nokautujemy. Dobra, chodź, Cordelius. Albo nie, Nani, Nani, Nani. Ale nie, Nani ma... Ojojojoj, jednak Nani będzie chyba mocniejsza, niż mi się wydaje, bo... A dobra, już wyrzuciła. Co ona ma? Ona ma chyba klopsika, nie Nani? Ojojoj, ośmiobitowiec z autonaprowadzaniem. Dobra, pyk. Pyk, unik, kolejny unik. Jak do niej podejść, żeby było dobrze. Cyk. Tarcza, leszczu. Bomba, 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 leżysz. El Primo, SpongeBobino. O kurczę, jednak nie, cofam, cofam, cofam. Dobra. Tego spajka jeszcze jestem w stanie tutaj wyłożyć. Pyk, pyk. Ty powinien z tą szpatułą już tam w oponentu wjeżdżać, a nie w działko. Dobra, bomba, 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 bomba. Okej. 10 power cubesów. Tak, to łap na niej łokcia. Bomba. Dobra, prawie się udało ją trafić, tylko że Miko mnie uprzedził. Pyk, 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 pyk. Klopsik się wystrzelał. Minecraft, jak mi przykro. Dobra, cofam, cofam. Bait, 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 bait. Ha, 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 ha. Bait, 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 bait. Ciach, ciach. Nie dogonię go, za szybki ten spike jest. Dobra, cofam. O, jaka ekipa ładna do bicia. Chodźcie, 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 wariaciki. Komu nie mogę dać się złapać. Ult, 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 let's go! Co to była za akcja? Lecimy dalej, lecimy dalej. Ale jest caring, widzowie! Jest taki caring i ostatni strzał mój. Let's go! SpongeBobino El Primo jest tak silny, że to koniec świata. Oczywiście na tych 3 hamburgerkach. Plus 9 puszek i pasta zwycięska. Plus 5, pięknie. Teraz skokujemy do sklepu i sprawdźmy, co my tutaj mamy. 20 tysięcy krabowej forsy do wydania i mamy kozacką ofertę Deryla z 10 zwykłymi stardropami oraz jednym legendarnym. No dobrze, to brzmi pysznie. Miałem tutaj darmową skrzynkę, sobie już otworzyłem prędzej. Możemy zrobić tak, żeby mi się wszystko zgadzało.
zgadzało z kasą. Tu będzie 10 tysięcy. Okej, widzowie, będzie się zgadzało, będzie się zgadzało. Pierw ta skrzyneczka, żeby odblokować kolejny posiłek mocy. Klarnet! O, ananas, poziom trzeci. Po krótkim czasie odnowienia twoje podstawowe ataki zrzucają z nieba ananasa, który rani wrogów, tworzy obszar zadający obrażenia wrogom, którzy na niego wejdą i wybucha, rozsypując raniące kawałki ananasa. Mocny gadżet, też przetestujemy, chyba cały odcinek na to poświęcę. Lecimy dalej. Epic. No i spoko loko, mamy pana kiełka odblokowanego, fajna jeszcze emoteczka. I co my tutaj możemy jeszcze sobie kupić? Skin do Belki, ale on mi się jakoś tak super nie podoba. Mamy też mega skrzynię Griffa, też mi się zbytnio nie podoba. Ofertę kupimy z Darylem też, ale to chyba za chwileczkę. Jeszcze może przyładujemy legendarny Stardrop za 3000. Tak, legendarny Stardrop czy skrzynie i błyskotki. To jest randomowy Stardrop. Nie, lecimy z legendarnym Stardropem, może coś wypadnie. Otwieramy! A wy za to zostawcie łapeczkę w górę, że wydajemy krabową forsę. Poszedł! Szpatuła! Poziom drugi. Ja myślałem, że złota to jest trzeci. Dobra. Szpatuła krąży od czasu do czasu wokół ciebie. Gdy wrogowie mają mało punktów życia, twoje ataki od razu ich wykańczają. Po pokonaniu wroga, szpatułka zyskuje też zwiększoną prędkość. Kozak dużo postaci może jej używać. No i legenda. Panie legendarny Stardropie, ja bym bardzo chciał, aby wypadł jakiś hypercharge. Proszę! O, pierwiastek z trzech. Znaczki działają o 3 sekundy dłużej. Niech będzie. Bijatyka pod skałą. Starcie solo. Starcie solo lub duo. Bierzemy duo, bo dłuższe mecze. No i lecimy. Czas zarobić krabową forsę. Bo teraz w trybie solo showdown albo duo showdown jest możliwość odblokowania krabowej forsy, jak wygramy. W mojej drużynie jest pan Lobster. Więc niech będzie. Lecimy od razu, dawaj. Skorupiaku ze mną. Rozwalamy skrzyneczki. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Na dół szybko. Czy ktoś gra Piperką na tej mapie? Czy ja słyszę świst pocisków Piperki? Tak, na klarnecie gra. Czy ona ma rozwalanie ścian, czy nie ma? Aha! Ugotowała mi skorupiaka. Ej, 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 tarka, wiertarka, wypad, wypad, wypad. Dokąd? To moje cuby. Dobra, jak teraz ich pokonać? Do tego Tika będzie ciężko podejść. Dobra, jest, 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 jest. Na ni. O, Piper! Piper, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Łatwo z tobą, dobra. 7 power cubesów, tu już jest sporo. Dobra, zamykamy go, dawaj go, dawaj, 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 skorupiak. Jazda, 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 jazda. Tarka, oj, 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 oj. Przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy tempo. Dobrze, pięknie, brawo. Dobra, lecimy na górę, tam jest Colt, który pewnie mojego lobstora zje na hita. O, zdążył się chłop zrespić. No to łap łokcia, łokieć. Ej, nie w tą stronę. Zostaw, 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 chodź, hop. Prawo, lewo. O, ale bitka, dobra bitka jest. Colt, 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 Colt. El Primo, bomba. Przerzucanie, 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 dobra. Na Lobstera, okej. Okay. Lobster powinien skontrować, nie skontrował. No nie udało się, no niestety. Bomba, bomba, bomba. I zwycięstwo łatwo, łatwo. Szkoda, że nie ma głosu SpongeBoba w gierce przy tym skinku. To było coś pięknego. A tak, no niestety są dźwięki El Primo. To teraz polećmy knockout, bo też można tutaj zgarnąć krabową forsę. Przeciwko komu gramy? Gramy przeciwko Tikowi, Darylowi i Komarowi. Wszyscy mają wyposażenie na trzecim poziomie. Będzie mocno ciężko. Ja się chowam tutaj od razu. Kurczę, trafił mnie ten Komar, ale wariat. Jakby go tutaj złapać. Trafił. Dobrze. Bomba, 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 bomba. Walczymy, walczymy, walczymy. Łokieć! Lecimy, lecimy, lecimy. Bomba, przerzucam, nie zdążyłem jej przerzucić. Kurczę, niedobrze. Ten Max to chyba mój jakiś widz, widzowie. To widzowie są, tak? Szybko podaj! Bomba! Komara, let's go! 141 HP i porobiony! Ej, ej, ej! Maxa mi wyjaśnili. Ja go oszczędziłem, bo prawdopodobnie to był mój ziomek. To prawdopodobnie był widz. Więc pozdrawiamy Maxa. Ale żarty się już skończyły. Lecimy wyjaśniać oponentów. Ciach, ciach. Siema, siema, wariacik. Przerzucę cię tylko, hop. Tak, to jest widz, normalnie. Maxik, odejść, bo ja cię nie będę bił. Chodźcie tutaj, komarzyce. Ale komar uciekł, gdzie tu uciekłeś, komar? Bomba, bomba, bomba. I łokieć, ha, przez płot. Pięknie, przez rzekę dostał liścia. Gonimy teraz tego Tika szybko. Gdzie ty uciekasz? Chodź, 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 chodź. Ej, jak to jest możliwe, że El Primo nie może dogonić Tika? Co jest? Raz, dwa, trzy. I porobiony! GG! Dobra, Maxowi damy kudosa. A co?
i plus 100 krwawej forsy. Nieźle. No to przyszedł czas, aby kupić najlepszą ofertę w sklepie za prawie 11 tausenów, rozumiecie? 11 tausenów krwawej forsy, 10 razy randomowy star drop, legendarny oraz skinek. No to co? Jazda. A wy za to zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo odpalamy ofertę z planktonowym Darylem. Piękny, piękny skin. Mega mi się podoba. To jest skinek oczywiście 10 na 10, wyposaż teraz. 2000 błyskotek. No to są jakieś dwa skinki po 1000. No i lecimy z rzadkimi. Mamy to. Mamy to. Będą dwie legendy, widzowie. Co z legendy? 500 kredytów. Czuję się, jakbym dostał w twarz. No dobra, trudno. Jest jak jest, nie? Jest jak jest. Czy skinek by jakiś poleciał? Albo chociaż jakieś wyposażonko. Znaczy nie wyposażonko, tylko jakiś star power i gadżet. Bo pewnie mi do niektórych postaci jeszcze brakuje. Dobra, chociaż epic wyleci jakiś. Emoteczka, cokolwiek. Okej, jeszcze jedna szansa jest na legendę. Mythic! No. Właśnie, taka sama jest teraz moja reakcja. No niestety, smutna gwiazdka Star Powera. No i został. Został legendarny. Jak jesteś nowy na kanale, przyjacielu, jeszcze nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz. Subskrypcje są jeszcze za darmo. Kto wie, może kiedyś będą płatne. Więc skorzystaj z oferty. A teraz, moi drodzy, legendarny Star Dropik. Poszedł. To był najgorszy opening dwóch legendarnych star dropów, jakie chyba miałem w życiu. Tylko że teraz wypadło 1000 kredytów, nie? Saturnowa sława wbita, prawie do końca, oferta zakupiona, kapusta wydana. Widzowie dziękują na czacie, dzięki Farel wzajemnie, nie ma za co, przyjaciele. Co, wybieramy teraz Darylka, sprawdźmy jeszcze skinki do niego, jakie mam. Pierożkowy, maskotka, D4R, mega skrzynka, kaskader, skrzynia Omega, babeczkowy, no i oczywiście plankton. Prawie wszystkie skiny oprócz tego srebrnego. On też używa burgerka. Ładujemy poziom wyżej. Tak jest. Ładujemy poziom wyżej i mamy maksymalny poziom Daryla. Tutaj jeszcze bym dorzucił tylko to za tysiaka. I dorzuciłbym tarczę za tysiaka. A co? No i lecimy na łowy. Mamy dzisiaj dziwną mapkę w trybie duo. Hold. Zobaczymy, czy uda się nam wygrać. O kurcze. Tu będzie niezła zadyma. Już od razu to widzę. Gotowi? Kto wytrzyma? Kto wytrzyma? Kto wytrzyma? Bomba, bomba, bomba. Go, 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 go. Ej, padłem! Uciekaj! Gale, uciekaj! W sumie zwyciężyłeś! Dawaj! Czemu on wyskoczył? Ten Frank jakiś jest niepoważny. Wraca! Szybko! 5, 4, 3, 2, 1! No i nie wytrzymali. Szkoda. Lecimy jeszcze raz. Okej, 3 if. Te if na pewno uciekną. 2 franki. Dobra, uciekajcie stąd, uciekajcie, uciekajcie. Ja was tu wyjaśniam od razu. Aha! Ja teraz nie wytrzymałem. Ciekawostka. Aha, bo RT postawił wieżę i od razu nas wyjaśnił. No to niezły przypał. Wytrzymasz te 7 sekund, wariacik, na tej if? Aha, aha. Dawaj go, dawaj go, dawaj go na dziąsło. Ja już wjeżdżam w niego. Dobrze, jazda, 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 jazda. Porobieni, porobieni. Go, 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 go. Dobrze, miałem asekuracyjną if. Pek, pek, pek. Tam jest RT. RT, który ma naprawdę sporo HP. If pokonasz? Pokonaj, proszę, pokonaj tego komara. Czy ten... Nie, nie możesz ginąć, if. Nie możesz ginąć. Dobra, ja uciekam. Nara. Zrobiłem! Co ja zrobiłem? Dlaczego to tak wyszło? Bezsensownie! Dobra, nie mam pytań. XD, XD w komentarzu poproszę. Albo Farel, ty borowiku. Raz. Dwa. Gadżet. Ulti. Ulti. Dobra, leżę. Ja jestem w stanie ich dobić. Serio. Dawaj, if, proszę, traf! 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 Nie trafić! Dobra, to nie będzie wcale takie proste. Teraz pełen fokus, teraz mi się na pewno uda wygrać. Jestem w drużynie z Dagiem, z Rolikiem. Siema, Rolik. Okej, 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 okej. Rozjeżdżam, rozjeżdżam. Ult, 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 ult. Uciekłem jeszcze, gdzie uciekłem? Komar, komar, komar. Jeszcze mnie wybiło, nie mogę patrzeć. Dobra, tego Asza muszę pokonać. Nie! Zaryspił się! Dawaj tym Dagiem!
Wytrzymałem to, dawaj! Jedz hamburgera jeszcze, czy tam hot doga, hot dog! Jest hot dog zjedzony, pięknie! 5, 4, 3, 2, 1! Jestem, jestem, nie ma mnie! Było blisko! Co mogę powiedzieć, było blisko! Jaki ten mecz jest dziwny! Tu jest taki roller coaster emocjonalny, jak to się gra, bo nie wiesz, czy wygrasz, czy nie wygrasz. Jeszcze raz. Czekamy, czekamy. 3, 2, 1. Gadżet, gadżet. Ult, 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 ult. Leona, to na dziurę! Ult! Rozjechany ult! Nie! No nie wierzę! Dawaj go do mnie, komar! Proszę! Traf go chociaż! Garbaty! Garbaty! Traf! Yes! Tomar Komar wygrał, ale karateka, ale ma bica. Jak dziękuję, co tu się dzieje? Jestem, jestem, jestem. Dobra, uciekli. Chodź, 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 chodź. Dynamite 13, no jo. Uciekłem przed jego bombą, będziemy się tak ganiać. Nara, 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 nara. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Aha, Bibi, nara. Ale dostałem plombę. Leon? Leon? Dobra, ginę. You kidding me? Tego chyba się nie da wygrać. Jestem teraz w drużynie Sandy. Dlaczego dwóch Sandy jest nawet na tej mapie? Okej, okay. Jakaś nowa meta, o której nie wiem, nieważne. Raz, dwa, trzy. Gadżet, 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 gadżet. Aha, bo on stunuje. Dobra, kroimy wszystko. Let's go. Uśpił wszystkich czujność. Ult. Pyk, 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 pyk. Bomba leży. Zwycięstwo. Ej, to było dobre. Już wiem, jak tą mapę przechodzić. Wow, 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 all ten Sandy naczarował. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu, to było dobre. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego weekendu, pa, pa.